Już nie zapinaj! Muszkiet na ramię! Co tak zbyt? Naprzód masz! Jak bardzo ostro? Równać! Dwójkami! Całość stój! Pojedynczo w lewo zwrot. Co my tutaj mamy? A dragon Przemek. Cztery kroki do przodu. Ten dragon jest wyposażony w strój zachodni. Jak widać, krótkie buty, luderki, krótsze spodenki. Jak myślę swoją? Ludry. A na górze jest bams z innych takich rzeczy. A jest to pantolier. To służy do przechowywania ładunków prochowych. W takiej drewnianej tubce jest akurat odsypana miarka prochu na jeden strzał. Oprócz tego jest prochowniczka, żeby ewentualnie podsypać na panewkę, torba na ładunki zapasowe, ewentualnie na rzeczy osobiste. Oprócz tego jako broń boczną ma rapier i to słynny rapier Siewone. Notabene dzieło tego człowieka, który dowodził armatą. Wszyscy dragoni mają muszkiety lądowe. Muszkiet lądowy, jak sama nazwa wskazuje, pracuje z lądem. To znaczy ten sznureczek, który Przemek ma w ręku, a tli się przez całą bitwę, jest pakowany w smok. Możesz założyć? On się tam tli na końcu, w tej chwili jeszcze nie. I w czasie oddania strzału następuje przesunięcie smoka. Ląd dotyka do panewki, a w której jest proch, on się tam zapala. Ogień przedostaje się przez maleńki otwór zwany również panewką do kanału lufy i następuje strzał. Co więcej, muszkieterzy zachodni mieli kapelusz. Kapelusz miał charakterystyczne wygięte rondo na prawą stronę. Złóż się do strzału. Jak rondo jest dość długie, to osłania panewkę. Jeżeli pada, to tutaj nadal jest sucho w miejscu. W związku z tym można było strzelać w deszczu. A dobrze, Przemek, wróć do szeregu. Jak wyglądało tego typu strzelanie? A może tak, dragon Aleksander, proszę naprzód. To jest dragon już w stroju polskim. Jest żupan, który wygląda bardzo po stylu kozackim, bo jest długi, długo poniżej kolan. Oczywiście jest kaletka na boczne rzeczy, takie osobiste dragona. Jest muszkiet lądowy. Posyp panewkę, było. Zamknij panewkę. Odmuchę panewkę. Muszkiet do ładowania do lewej nogi przenieś. Ładunek w rurę. Dobądź z templa. Przywijaj. Ale minęło. Tak, czekaj, czekamy na jeszcze jednego z Kusiewskiego. Przybijaj, tak. Chowaj stempel. Do ładowania. Fasuj ląd w kurek. Pierwszy szereg, odmuchaj ląty, bierzej do panewki, pierwszy szereg, cel, otwórz panewkę, pal, zachodź ze szeregi, drugi szereg, otwórz panewkę, cel,
składał się z kilku szeregów, tylne...